No patrzcie, bo chodzi o tą zasraną tabliczkę, żeby ją strącić. Już byłem, no kurczę, tak blisko. Fajne wyzwanie, no nie wiem, czy mi się to uda. Tutaj mamy nawet jakiś taki dosyć spory rozpęd, tylko że tam są po drodze jakieś chopki, no nie? A, przepraszam, ogrodowe mam opony, nie rajdowe, tylko ogrodowe, dobrze. Proszę, mnie poprawiliście, mam ogrodowe opony. Dawaj między te drzewa. Oh shit! Ty, to jest wykonalne! Ej, to jest wykonalne! Jakby... O kurde! Ja prawie w to wtrafiłem. Myślę, że musimy wziąć szybszy samochód. Bo ten jest generalnie bardzo ciężki, no nie? I... Tutaj mamy trochę tego rozpędu. Jakbyśmy wzięli Jesko, rozpędzi... Jeszcze raz spróbuję tym, ale to jest kurde wykonalne. Dobra, wyznaczę sobie punkt, w który mam się kierować, żeby skoczyć. Chyba gdzieś tu mniej więcej, nie? Żeby widzieć to, wiesz, gdzieś tam z tyłu. O! Spróbujmy, kurde, i to się może udać! Tak, ja mam Jesko zrobione też pod offroady, więc na 100%. O, patrz, patrz! To jest, kurde, wykonalne, musimy wziąć szybszy samochód. Właściwie niewiele niższa prędkość, a rezultat bardzo podobny, no nie? Za wolno tutaj, nie? On strasznie podskakuje. Zobacz, 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 widzisz? No kurde, prawie jest! Kurcze, Jesko jest dobre. Spróbuję... Nie jechałem tu szybko, to nie było niecałe 300 km na godzinę. Już jest coraz bliżej! Da się to dolecieć na spokojnie, nie trzeba czekać na jakiś tam suchy sezon czy coś. Mi się to podoba, bo ja lubię takie wyzwania. Tak samo jak wtedy z tym balkonem z plaży, co wleciałem. A można było z innej strony, nie? O, teraz słabo, nie najechałem tu, gdzie trzeba. Jeszcze raz. Mam miękkie zawieszenie, wszystko jest dobrze. Samochód już dolatuje tam, gdzie trzeba, tylko trzeba teraz wcelować, tylko i wyłącznie. O, czekaj, 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 czekaj. Wow! Kurczę, nie zdążyłem wycofać. Ajajajajaj. A już było prawie. Było już legendarnie blisko. O, cofamy. Teraz trzeba dużo wycofać. A wydaje mi się, że wolniej teraz jechałem. O, poleciał teraz! Kurde, nawet ten budynek przeleci, no nie? O kurde! Jeszcze lepiej jest. O! Jeszcze za daleko. Ej, ale prędkość jest idealna, nie? Rozpęd jest idealny, wszystko super. Tu mi trochę porzucało na lewo i prawo. Musimy tam zlot zrobić, nie? Jak tam doskoczymy. Jak ktoś tam doskoczy i się zatrzyma, dostaje 1000 zł. Na zlocie. O kurczę, za szybko nawet. Jo, pierdolę, to będzie trwało chyba z godzinę tam latanie, nie? Dawaj, byku, leć. Prawie! Jest coraz bliżej. Jesko najdalej leci wtedy, kiedy leci na wprost. Jak się obraca trochę bokiem albo rotuje jakoś do góry, to wtedy zwalnia w locie. Ale patrz. Kurde, trudna sprawa. Zaraz nam się uda, mówię wam. Znaczy no, może zaraz, może za godzinę, nie mam pojęcia. Jest coraz bliżej, coraz lepiej. Nie, źle teraz. O, teraz dobrze. Czekaj, jak ja tutaj najechałem? Tylko wolniej trochę. O, się trochę wolniej?
Jeszcze nie. Za szybko nawet. Jak to jest możliwe? Zobaczcie, jaka to jest odległość w ogóle, no nie? Ja nie wiem, ile tam z kilometr jest od brzegu? Już w okno prawie trafiłem. Herbatka plus 10 do celności. Potwierdzam. Raczej plus 10 do szczęścia, wydaje mi się. Musicie patrzeć na prędkość, bo ja próbuję celować. Nie wiem, ile jadę nawet. No patrzcie, bo chodzi o tą zasraną tabliczkę, żeby ją strącić. Już byłem, no kurczę, tak blisko. Ale jest to wykonalne. Jeszcze ona jest tak ustawiona, że jest tak, wiesz, obniżona troszeczkę, no nie? I zobacz, jak to jest daleko tu w ogóle. I ten samochód leci stąd. Aż tu i można ten budynek przelecieć. Mało tego, jak zdobędziemy tą tabliczkę, to spróbujemy tak się rozpędzić, żeby przelecieć całe to jezioro. A może zróbmy to teraz już. Za daleko. Nawet za daleko poleciał. Musi być taki latawy. O, czekaj. Ale blisko! Gościu! To było legendarne, ale to był jakiś przypadek teraz! To był jakiś przypadek, nie? Było strasznie blisko. Już gardło boli od tego wydzierania. O, czekaj. Kurczę, już prawie! Coraz bliżej. Za wolno. Kurde. Wow! Udało się! A mogę to cofnąć? Nie mogę tego cofnąć. Chciałem sobie tam zdjęcie zrobić. Ja pierdziut! Zrobiłem tą tabliczkę, nie trzeba było czekać na ten, na suche jezioro. Ale koks. Ale widzieliście, jak samochód się w ogóle tam zachował dziwnie? O Boże, co to było? Ale satysfakcja jest, powiem wam, jest satysfakcja. Moc herbaty, no a jak? Ej, pół godziny. 35 minut robiłem to wyzwanie. Musicie sobie zrobić tego jesko. Zróbcie sobie go na offroady. Mogę wam nawet tunik udostępnić, jak chcecie. Zaraz sobie tutaj zapiszemy. To jest dobry tunik do tego skoku. Mogę umierać. Ej, dobre to było, nie? Dobra. Tunes. I tu będzie kod do udostępnienia. Bierzcie jak swoje. Napiszę wam na tym kod do tuningu. I próbujcie sami teraz w ten sezon. Bardzo fajna zabawa, chociaż czasochłonna i nie jest to takie proste. Mam nadzieję, że wam się szybciej uda niż mi. Przydałoby się jeszcze przeskoczyć to jeziorko, no nie? To jest jedyny samochód, który może to zrobić chyba. Dobra. Ej, włączyłem tryb zdjęciowy i mi dopiero ten aparat tutaj odpaliło. Dziwna sprawa, nie? Ale fajnie, że się udało to zrobić.